Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale World of Tanks i mój pierwszy pojazd, którego udało się zdobyć z serii Black Edition, czyli tak zwane czarne olki. Pojazdy Black Edition mają specjalny bonus do zdobywanego doświadczenia 75%. I on, te ogólnie czołgi to są rzadkość i rzadko były spotykane kiedyś, kilka lat temu bodajże można było je kupić w Black Friday, a właśnie ostatnio WG zrobiło event na zdobycie pojazdu serii Black Edition. Proszę bardzo, zdobądź czołg Black Edition i były trzy czołgi do wyboru. Łącznie trzeba było nazbierać 277 tysięcy doświadczenia. Także WG naprawdę się rozstrzelało i dało event, gdzie można właśnie było wybrać jeden z trzech pojazdów serii Black Edition i wszystkie pojazdy serii Black Edition. Pojazdy premium 8 poziomu mają specjalny bonus do doświadczenia 75%. I te trzy pojazdy, które były do wyboru, to był amerykański, przepraszam, francuski czołg średni 8 poziomu, czyli CDC. Drugim pojazdem był japoński czołg średni, czyli STA-2 Black. Tak jak mówiłem, również francuski czołg średni CDC Black i czołg średni nacji chińskiej 8 poziomu T-34 na 3 Black Edition. Chińczyk i Japończyk mają preferencyjny matchmaking, czyli plus 1, natomiast francuski met CDC ma losowanie normalne, plus 2 standardowe. I jak widać, ja wybrałem czołg średni nacji chińskiej, czyli T-34 na 3 Black. Mój pierwszy pojazd serii Black Edition zagościł w moim garażu. I to pojazd za przysłowiowe free, czyli za darmożkę, wykonując kilka punktów operacji, łącznie 277 tysięcy doświadczenia trzeba było zdobyć. Także T-34 na 3 Black Edition jest w moim garażu. I omówimy sobie ten pojazd. Zobaczymy jego parametry. Ma niesamowitą alfę, tak jak również King Dragon, tylko tutaj będą ciut gorsze parametry działa. Ale wszystko po kolei, tu wszystko będzie oczywiście można wyposażeniem wszystko zniwelować. Jak widzicie, jeszcze tutaj bitwy żadnej na nim nie rozegrałem. Najpierw chciałem omówić pojazd, żebyście widzieli. Także tylko sprzęt eksploatacyjny zamontowałem, ale to będzie zupełnie inaczej to wyglądało. Wyposażenie również będzie nietypowe, żeby tutaj zniwelować parametry działa, więc zobaczymy. I prezentację pojazdu T34 na 3 Black Edition, czołg średni nacji chińskiej 8 poziomu. Proszę bardzo. Tylko ma kiepskie parametry działa, jeśli chodzi o czas celowania i celność, ale to wszystko będzie można zniwelować. Bardzo fajna alfa, 390 na strzał. Natomiast Francuz i Japończyk mają alfę 240. Japoński met ma również wolne pociski, ale bardzo dobrą penetrację, dobrą mobilność. To jest papier. Francuski met również jest papier. No i my skupiamy się na T34 na 3 Black Edition. Mój pierwszy pojazd z serii Black zagościł u mnie w garażu. Także zobaczmy najpierw na... Przeczytamy, co jest napisane. Czołg średni T-34 na 3 miał być modyfikacją T-34 na 2 od typa 59. Odróżniał go słabszy pancerz i armata 122 mm. Jego projekt powstał w roku 1957.
Jednakże, gdy w 1958 roku rozpoczęła się seryjna produkcja typa 59, przerwano pracę nad tą konstrukcją. Ten pojazd premium zapewnia premium 70% do zdobywanego PD, ale na tankopedii bodajże jest napisane 75, także będzie 75 i 57% do zdobywanych sztuk srebra. Także będzie fajnie zarabiał, kilka strzałów i już będziemy na dużym plusie. Idziemy teraz tak, pancerz. Tak wygląda, myślę, że wieżą będzie w stanie odbić grubość pancerza do 280. Ciekawe gdzie? Ciekawe. Zobaczmy, 280 jest to, no właśnie, bo wieża chyba 200 będzie. No właśnie, wieża 200 z przodu. A jak wygląda przód? Płyta przednia 100 mm, ale jest fajnie skątowana i pod kątem będzie odbijać oczywiście nie od wszystkiego, ale jest szansa, jeśli ją skątujemy odpowiednio, że będzie odbijać oczywiście nie od jakichś dużych penetracji, ale jest szansa, że odbije. 80 bok, także do size klapa, no jako tako, może jest szansa. 80 pancerz z boku, także. A dolna płyta? A dolna płyta ile ma? Równie 100. O, proszę bardzo, no dobrze. Tak wygląda więc pancerz. W całej okazałości tego pojazdu. T34x3 Black Edition. Mój pierwszy pojazd z serii Black. Także fantastycznie. Wytrzymałość, czyli HP 1300. I lecimy z modułami, czyli średnio jak na czołg średni 8 poziomu, tak przeciętnie można powiedzieć. Silnik, mamy 520 koni. No to tak średnio, niektóre czołgi MED 10 poziomu mają podobny silnik, na przykład radzieckie. 520 koni, 1465 konia na tonę, to tak również średnio. Maksymalna prędkość 50 km na godzinę. Najwyższa prędkość cofania 20 km na godzinę i szansa na pożar 12%. Niby nie dużo, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że zbiornik jest pod spodem, także jest ryzyko podpałki jak najbardziej. Działo kaliber 122 mm i właśnie działo jest olbrzymie 122 mm. Czas przeładowania bez niczego, czyli bez wyposażenia i załogi jest 13,4 sekundy, czyli dosyć długo. Podobny przeładunek ma bodajże King Dragon. Nawet ciut, no 22 sekundy lepiej. Czyli czas przeładunku bez wyposażenia, bez załogi jest 13,4 sekundy. Czas celowania 3,40, właśnie to o czym mówiłem, czyli parametry działa. Czas celowania 3,40 to czołgi ciężkie mają. Dużo jest takich czołgów ciężkich, gdzie mają dużo lepszy czas celowania, to jest MET. No ale nic. Czas celowania 3,40, czyli katastrofa. Celność jeszcze gorsza, czyli 0,46. Celność tak jak w radzieckich ciężarach, można powiedzieć. Celność w ruchu 4,14, przy obrocie wieży 2,54, maksymalny zasięg 720 metrów, maksymalne podnoszenie 15 stopni i opuszczanie działa 5 stopni. Na King Dragonie mamy bodajże 7, także tam jest zacnie. Tutaj niestety czas celowania i celność katastrofa. Zobaczmy właśnie sobie na King Dragonie, jak to wygląda. Tu jest dużo lepiej, bo 2,30, 0,36 przy takiej samej alfie. Także wyposażeniem to będziemy w stanie troszeczkę zniwelować. Także parametry działa, jeśli chodzi o czas celowania i celność katastrofa. Lecimy dalej. Gąski obrót 46 stopni. Może być opory gruntu 0, 9, 1 i 2. Takie sobie. Wieża. Prędkość obrotu 46 stopni na sekundę jest w miarę spoko. Zasięg widzenia 380 metrów, jak na ósemkę. Czołg średni troszkę słabo.
380 metrów, radio również kiepsko, 600 metrów zasięg sygnału i amunicja. Mamy trzy typy pocisków, czyli apeki, pociski premium, czyli hity i pociski odłamkowo burzące. No i prędkość tutaj jest bardzo słaba, bo zarówno apeki, jak i burzaki latają z prędkością 800 metrów na sekundę. Natomiast pociski z większą penetracją, czyli w tym wypadku są to pociski typu hit, tylko 640 metrów na sekundę. Także bardzo wolno. Do tego działko niecelne, także trzeba będzie skracać dystans pewnie. Pancerz tutaj na to pozwoli, matchmaking jest preferencyjny, także będzie można korzystać z pancerza. Pozostałe dwa medy, które były do wyboru, są papierowe. Zależy kto co woli. Ja tam akurat francuskiego szkoleniowca mam. Czołgów tam nie potrzebuję, japońskie czołg ciężki, czyli Type 5 Heavy i STB-1 są zrobione, przygotowane, także dlatego wybrałem Chińczyka. Mimo że działo może nie domagać, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie w praniu. I załoganci tak mniej więcej siedzą, czyli trzech wieży dobrze chronionych i jeden tutaj na dole, czyli kierowca najbardziej narażony, pewnie będzie padał. I lecimy jeszcze tutaj do parametrów, tutaj działa. I przede wszystkim penetracja. Co się rzuca w oczy? Penetracja na podstawie 175. Jak na dzisiejsze realia WOTA to jest kiepsko. Niektóre szóstki, niektóre nawet siódemki mają lepszą penetrację. Nawet Super Pershing doczekał się buffa do penetracji, a tutaj jest niestety 175 na podstawie, czyli jest kiepsko. Bardzo kiepsko. Na pociskach premium już jest lepiej, czyli pociskach z większą penetracją na hitach mamy 250 średniej penetracji, także jest dobrze. Tym bardziej, że przypominam, mamy losowanie do dziewiątek, preferencyjnie matchmaking, czyli maksymalnie z dziewiątkami będzie ten pojazd rzucać. Także penetracja na pociskach premium jest spoko, 250 średnia, uszkodzenia na apekach i na hitach średnia 390, także potężna alfa jak na King Dragonie, tam jest działko 105, tu 122, także średnie uszkodzenia 390 i pociski burzące średnie uszkodzenia 60, przepraszam, średnia penetracja 61, natomiast uszkodzenia średnio 530 może wylosować, ale wiadomo jak to z burzakami bywa. Na papierowe cele myślę, że będzie ok. Czas celowania, tak jak mówiłem, 3,40, celność 0,46. Pancerz wieży, z przodu mamy 200, także jest dobrze, tak jak chyba na Modellandzie po buffie. Także pancerz wieży z przodu jest 200, także jest bardzo dobrze. 200 mm, bok wieży 130 mm i tył 60. Zasięg widzenia 380 metrów, mogłoby być lepiej. Także tak to wygląda i zobaczymy właśnie jak to wygląda tutaj na przykład na King Dragonie. Penetracja na podstawie jest 200, proszę bardzo, na pociskach premium jest 250, a tutaj widzę, że na burzakach jest mniejsza penetracja i mniejsza alfa. To ciekawe, proszę bardzo. Zasięg widzenia na King Dragonie jest taki sam, pancerz wieży jest identyczny, zasięg spota i zasięg radyjka jest to samo, ale czas celowania i celność tu jest dużo lepiej, również silnik 520 koni. Tam było 14 z hakiem konia na tonę, a tu ciutko lepiej. No dobrze. Także tak oto wygląda mój pierwszy pojazd Black Edition, czyli który udało się zdobyć w evencie na pojazd Black Edition. Były trzy czołgi do wyboru, czyli francuski czołg średni CDC Black, japoński pojazd średni STA 2 Black i czołg średni 8 poziomu nacji chińskiej, czyli T-34x3 Black Edition, który wybrałem. Także jak jakaś bitewka mi wyjdzie, to oczywiście pojawi się na kanale.
Także to by było tyle z mojej strony. Także tutaj wyposażenie będę musiał pomyśleć, żeby ten czas celowania i celność jakoś to zniwelować, żeby jako tako dało, można było nim normalnie funkcjonować na polach bitewnych. Ale myślę, że będzie spoko. Tak się prezentuje mój pierwszy czołg w garażu serii Black Edition T34x3. Pojazd średni 8 poziomu, czołg premium nacji chińskiej, czyli Chińczyk. Preferencyjny matchmaking, duża alfa, 390 na strzał. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także to wszystko z mojej strony. Jak się podobał dla Was materiał, zostawcie łapkę do góry, miły komentarz, subskrypcję kanału z dzwoneczkiem. Dzięki serdeczne za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.